Najpierw zacznijmy od tego, jak w ogóle się zaczęła moja przygoda ze sportem. Chyba jak większość młodych osób w moim wieku w tamtym czasie obejrzałem film Wyjście Smoka, no i to było coś, co po prostu, to był ten bodziec, który mnie pchnął do treningów. Tak. Zacząłem od karate, akurat wtedy nie było nic innego, więc trenowałem karate. Później się pojawił boks, kickboxing, trochę sambo, aż trafiłem do wojska. No i w wojsku pierwszy raz usłyszałem, spotkałem się z czymś takim jak systemy combat, że jest coś takiego jak system combat, że można walczyć inaczej niż sportowo. A że był to też taki okres, że czasami sobie gdzieś tam stanąłem na bramce i tak dalej, to wiedziałem, że rzeczy takie typowo sportowe no niekoniecznie mogą się przekładać na to, co się dzieje w realnym świecie. Gdzieś ktoś powiedział mi, że będzie w Polsce współtwórca tego systemu, będzie dawał takie szkolenie, seminarium i dostałem info, że można by na to się pojawić, pojechać, zobaczyć, co to jest. Pojechałem, zakochałem się od pierwszego wejrzenia, wiedziałem praktycznie już po pierwszym treningu, że Krav Maga to będzie coś, czym się będę zajmował. Kolejny mój czas to tak naprawdę jeżdżenie na seminaria, na szkolenia tylko po to, żeby zdobyć jak najwięcej wiedzy. Później zostałem instruktorem, otworzyłem szkołę walki w Zielonej Górze, no i tak jest do dzisiaj. Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie wierzę w coś takiego jak coś, co jest lepsze, nie? Czyli styl walki, który jest lepszy. Jeżeli zaczynasz jakiekolwiek treningi, to przede wszystkim musisz wiedzieć, do czego jest ci to potrzebne. Okay? Jeżeli ktoś szuka finezji ruchu i piękna, to dla niego Krav Maga będzie bez sensu, bo tutaj nic tych rzeczy nie ma. Dla niego lepsze będzie na przykład Aikido, nie? Gdzie sobie będzie wykonywał piękne ruchy i to będzie też fajną samoobroną. Ja myślę, że każdy powinien znaleźć dla siebie coś, co będzie odpowiadało jego warunkom psychofizycznym. Okay? Akurat moja struktura fizyczna i psychiczna była najlepsza do tego, żebym zajął się akurat Krav Magą. Ja szukałem czegoś takiego, co jest bardzo ostre, co nie wymaga żadnych zasad. Okay? I w moim przypadku to było najlepsze. I ja też nastawiałem się cały czas na to, że jeżeli będę musiał z tego skorzystać, to nie będę szukał rywalizacji sportowej, tylko raczej jest to przeznaczone do samoobrony, która może się pojawić w normalnym życiu, nie? Także Krav Maga nie jest dla tych, którzy szukają sportu, to jest bardziej dla tych, którzy służb mundurowych, takich, którzy szukają takich bardziej realnych wyzwań. Także ona nie jest lepsza, nie? Lepsze, bo za wszystkim stoi człowiek, nie? Za wszystkim. Taki Tyson, jakby zajmował się capoeirą, to też by był najlepszy prawdopodobnie, nie? Także to wszystko siedzi gdzieś w głowie i w człowieku. No właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ to, co oferuje Krav Maga, nie nadaje się na żadne zawody. Z tego względu, że jak gdyby założeniem całym tego systemu jest to, że operujemy atakami na te punkty ciała człowieka, które są połączone bezpośrednio z systemem nerwowym, a więc krocze, szyja, oczy i tak dalej. Także no można by spróbować zrobić z tego jakieś zawody, no ale to jest... To nie byłoby to po prostu, w Krav Madze nie da się tego zrobić. Musielibyśmy się kopać z całej siły na krocze, musielibyśmy uderzać się na szyję, na oczy, plus w Krav Maga to, co jest bardzo istotne, wykorzystujemy przedmioty do walki. Także wszystko to, co masz przy sobie, czyli klucze, telefon, długopis, to wszystko to jest twoja broń. Okay? Nie mówię tam o jakichś nożach, ale i żeby wtedy zrobić pełen jak gdyby obraz Krav Magi, no to ona musiałaby być pełna. Nie nadaje się według mnie Krav Maga do tego, żeby wyjąć tam fragment i na przykład zrobić zawody Krav Magi, w której nie wolno uderzać w szyję, w oczy i tak dalej, bo to już nie byłaby Krav Maga. Wtedy byłoby to MMA. Prawda? Także ja nie nastawiałem się nigdy na rywalizację typowo sportową. Nie szukałem tego. Ja szukałem właśnie tego odpowiednika takiego typowo militarnego. W związku z tym nie brałem w niczym udziału. Kettlebell tak naprawdę to była dalsza konsekwencja tego, co robiłem w Krav Maga. Okay? Bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli trenujesz na przykład sporty walki, to muszą one być poparte dobrą siłą, wytrzymałością i tak dalej, nie?
i po prostu szukałem czegoś, co może mi w jak najlepszy sposób przydać się do typowego treningu walkowego, nie? Jeżeli chodzi o siłownię i tak zwany trening piramidalny, który tam się stosuje, to nie jest do końca, nie było do końca dla mnie dobre, ponieważ to bardziej polega na pompowaniu mięśni, a to znowuż zabiera trochę szybkość, nie? Dlatego szukałem cały czas czegoś, co mogłoby mi pomóc. I moi znajomi ze Stanów i z Węgier cały czas mi zwracali uwagę na to, że jest coś takiego jak kettlebell, żebym się tym zainteresował. Tak naprawdę z początku nie chciałem w to wchodzić, bo wydawało mi się, to kulka z rączką, to co ja tym mogę zrobić, nie? No ale namówili mnie, żebym sobie chociaż kupił jeden odważnik i próbował nim coś zrobić. Zrobiłem to, kupiłem odważnik, zacząłem trenować, no i praktycznie już po tygodniu wiedziałem, że tym się będę zajmował bardzo mocno. Zacząłem dokupywać sprzęt, znowu zacząłem się szkolić, tak samo jak kiedyś było z Krav Magą, tak teraz zacząłem to robić z ketlami. W Polsce nie bardzo było od kogo się uczyć, bo to tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie konkretne szkolenia, to wszystko kiełkowało. Pojechałem więc do Węgier, gdzie był twórca tego systemu, którym się akurat zajmuję, czyli Strong First. Facet się nazywa Paweł Caculin. Pojechałem tam, uczyłem się od niego, dawałem tam kursy instruktorskie. Później zostawiłem przedstawicielem na Polskę i kontynuowałem już naukę siebie i innych ludzi w sekcjach. Jeżeli chodzi o kettlebell, to znaczy musimy inaczej tutaj sobie to pytanie zadać. Nie chodzi o to, że to jest kettlebell, bo kettlebell można używać na różne sposoby, nie? Są różne metody treningowe. Ja akurat reprezentuję metodę, która się nazywa hardstyle, a cały system to jest strong fist, okay? W metodzie tej chodzi o to, że do wykonania danego ruchu jednego wykorzystujemy przypięcie całego ciała oraz wzmacniamy to oddechem. Okay? Czyli jest to jak gdyby analogiczny ruch do tego, który robimy w walce. Czyli jeżeli wykonuję cios prosty czy kopnięcie, no to wyrzucam ruch, staram się, aby ten ruch był szybki na początku, przypinam go na końcu, wkładam w to całe swoje ciało i wkładam to przypięcie całego ciała w końcówkę tego ruchu i wzmacniam to oddechem. I dokładnie to samo jest w treningu kettlebell. Okay? Dlatego dorzucając ciężary do treningu kettlebell i robiąc te ćwiczenia, wzmacniam niejako analogicznie to, co później robię w walce. Okay? Czyli jest to idealny odpowiednik, idealna forma ruchu i budowania siły do tego, żeby potem korzystać z tego w walce. I to jest właśnie to, co mnie najbardziej przyciągnęło do tej metody i do tego typu treningu. Nie? Jeżeli chodzi o moje rady odnośnie treningu w ogóle, okay, to jeżeli chcesz być dobry, musisz trenować dobrze. Okay? Ja nie mówię trenować dużo, bo ilość czasu, który wkładasz w trening, nie musi się bezpośrednio wiązać z tym, jakie efekty uzyskujesz. Aby być dobry, musisz trenować dobrze. Musisz mieć plan treningowy, musisz rozumieć, co chcesz osiągnąć, w jaki sposób chcesz to osiągnąć i dlaczego w taki sposób, a nie w inny chcesz to osiągnąć, okej? Trening musi być dla ciebie bezpieczny, to jest też bardzo ważne. Musi być przemyślany, musi być sensowny. Gdy idziesz na trening, musisz się spodziewać konkretnych efektów i musisz wiedzieć, jak do nich dążyć, okej? Inaczej po prostu przychodzisz na trening i coś tam robisz, okej? Ale na efekty niekoniecznie możesz czekać wtedy bardzo szybko. Jeżeli chodzi o odżywianie, tutaj też temat rzeka. Moja dieta polega na tym, że jem raz dziennie, od rana do wieczora. Nie, żartuję oczywiście. Ja na przykład od 2 lat jestem wegetarianinem. Tak naprawdę przestałem jeść mięso, znaczy inaczej, jem ryby. Okay, jem ryby, ale poza tym nie jem żadnego innego mięsa, nie jem jajek, nie piję mleka. Okay. Zacząłem wchodzić jak gdyby w ten typ żywienia. Na początku była to kwestia empatii względem zwierząt. Później zacząłem po prostu doczytywać jak najwięcej rzeczy na ten temat, bo bałem się, że jeżeli odstawię mięso takie typowe wołowe, czy na przykład, to zacznę tracić na sile. To się okazało bzdurą i wręcz przeciwnie. Odkąd odstawiłem mięso, było to już jakieś 2,5 roku temu,
nawet nie miałem kataru, w ogóle nie choruję, chce mi się odpukać, chce mi się cały czas trenować, regeneruję się dużo szybciej się rozciągam. I akurat mniej więcej po półtorej roku czasu, jak odstawiłem mięso, pojechałem zdawać egzaminy na kurs instruktorski StrongFirst 2, gdzie na przykład pracuje się z odważnikami z połową wagi swojego ciała i tak naprawdę pobiłem wszystkie swoje życiowe rekordy, nie? Także ani mnie to nie osłabiło, wręcz przeciwnie, czuję się lepiej, trenuję lepiej, wagę ciała mam tą samą. Nawet odżywki zmniejszyłem, ilość odżywek, które jadłem, bo tak naprawdę przed treningiem i po treningu spożywam sobie aminokwasy rozgałęzione, te BCAA i to jest wszystko, co robię. Także to jest moja droga, to jest moja droga do diety, takiej jaką stosuję. Chociaż to ja nie nazwałbym tego dietą, bo ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem diet, nigdy tego nie stosowałem, bo nigdy nie musiałem. Po prostu odstawiłem mięso jako takie i to dla mnie to wystarcza, nie? Natomiast jeżeli chodzi o innych osób, no to jest bardziej sprawa indywidualna. Na pewno dieta musi być połączona z treningiem, żebyśmy osiągali jakieś dobre skutki. Jeżeli chodzi o ostatniego samotnika, to ja nie wiem, co ja tutaj robię. Tak naprawdę. Moja rola to jest chyba bardziej o znaczeniu strategicznym tutaj. Postać zwana Stavros, dowódca najemników. Tak naprawdę dopiero zaczęliśmy pracę. Nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Mam nadzieję, że ta postać, w którą się wcielam, nie wiem, będzie w jakiś sposób tam odebrana. Nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie. Chyba raczej negatywnie, bo taki jest jej charakter. No ale zobaczymy. Sam jestem ciekaw i sam czekam efektów tej pracy. Jeżeli ktoś ma chęć trenować ze mną, to oczywiście zapraszam, nie ma problemu. Możemy trenować razem Krav Maga, możemy razem trenować kettlebell. Najprościej znaleźć mnie na naszych profilach na Facebooku, bo to chyba jest najszybciej teraz dostępne. Mnie jako Dariusz Waluś lub FCF Krav Maga. To jest taki profil Krav Magowy, który ja sam stworzyłem i tak troszeczkę nad nim popracowałem. Oraz StrongFirst Polska. Nie? Także jeżeli ktoś ma chęć skontaktować się ze mną, popracować, potrenować, to zapraszam.